Goście Radia 5. Natalia Piela, mama Szymona, witam. Dzień dobry. I Aneta Luśka, witam również. Witam. Mieliśmy rozmawiać na temat imprezy, która ma pomóc Szymonowi. No, i impreza będzie, impreza będzie, impreza będzie pomagała Szymonowi, ale to trochę bardziej dziękczynna impreza się stała, prawda? Tak, miała to być impreza, z której dochód miał być przeznaczony na operację. Taka wspomagająca zbiórkę y, internetową. Natomiast no, to, co się wydarzyło przez ostatnie dni, sprawiło, że będzie ta impreza tak naprawdę dziękczynna. Owszem, też y, z przeznaczeniem, ale już na rehabilitację i leczenie, już pooperacyjne. No dobrze, to trochę zajawiliśmy, a teraz do szczegółów. Najpierw o Szymonie musimy powiedzieć. No, wytrwali słuchacze Radia 5. To dokładnie znają Szymona, bo nieraz już rozmawialiśmy i mówiliśmy o Szymonie. Szymon. Chłopak, który od ilu? Od dziewięciu lat czy od ośmiu? Od ośmiu w tym od roku 8. Od No to dobrze policzyłem. Hmm. Od prawie dziewięciu lat. Walczy z poważną wadą serca, no pokonuje przeciwności i cały czas, cały czas jest bardzo dzielny. Równie dzielna jest jego mama, która również walczy o Szymona. Ile operacji Szymon przeżył? No już kilka ma na swoim koncie, do tego zabiegi cewnikowania, tak więc przechodziliśmy bardzo dużo perypetii z tym związanych. No ale Szymon obronną ręką ze wszystkiego wyszedł, tak więc jest dzielny, walczy. Tym bardziej determinuje to moją walkę o niego. A ta walka rozpoczęła się jeszcze przed narodzeniem Szymona. Tak, tak. Wtedy i cały czas Szymon jest pod opieką specjalistycznej kliniki w Niemczech. Tylko ta opieka kosztuje. Tak, dlatego na każdą z operacji zbieramy... Pieniądze, żeby jeździć do naszego polskiego profesora. No i właśnie dzięki wszystkim ludziom, tak o dobrych sercach, zawsze udaje się zebrać nam całą kwotę na potrzebne operacje. No i dzięki temu Szymon żyje, bo udaje się przejść przez wszystkie operacje musimy powiedzieć, że ta klinika, no i fundacja Cor Infantis, fundacja, która w pewien sposób pomaga dzieciakom tu i również Szymonowi. Te operacje, no sporo tych operacji było. Szymon cały czas jest z nami, a ta operacja, na którą zbieramy, to miejmy nadzieję, że już będzie ostatnią operacją, bo ona zamyka cykl leczenia. Tak, jest to ostatnia z planowanych operacji. Było to takie leczenie trzyetapowe. No i potem, mam nadzieję, będziemy mogli już odetchnąć z ulgą i, i żyć w miarę normalnie. Zbierała pani pieniądze na operację Szemona no dosyć długo, ale musimy powiedzieć, że przygotowując i umawiając się na naszą audycję, to jeszcze myśleliśmy, że będziemy namawiać do wpłat właśnie na konto. Na konto się pomaga, żeby zabrać na tą operację. A tu się okazuje, że w przeciągu ilu? Dwóch, trzech dni udało się zabrać ponad połowę potrzebnej kwoty, a to niebagatelna kwota. Ile to było? Około 132 tysięcy. No właśnie, niesamowite, prawda? To w ogóle, ja nie wiem, my nie potrafimy sobie y, wytłumaczyć tego. A ja może miałam lepiej, zapytać. lepiej, lepiej, lepiej <laughs> może się nie, nie zagłębiać w to. A no, ja miałam uznajemy, zapytać, że, jak wam że, się udało to? Że to był jakiś cud, po prostu ruszyło dosłownie jak za... Y, Różką jakąś magiczną, po prostu w ciągu jednej minuty i licytacje nam ruszyły. Tak mieliśmy masę licytacji, po prostu jedna za drugą wchodziły nam na grupę, a wpływy, po prostu jak się patrzyło na pasek na, na fundacji, to cyferki dosłownie, dosłownie jedna za drugą migały. To był fenomen jakiś, mm. po prostu naprawdę fenomen. No ale udostępniałyśmy apel naprawdę wszędzie, gdzie się tylko dało. Na każdej grupie Facebookowej pisaliśmy do własnych, osobistych znajomych. Wszędzie, po prostu, wszędzie, gdzie się dało. Były specjalne mamy, taka grupa Facebookowa, byli motocykliści, no wiele, wiele. Jeżeli już mówimy o tych zebranych pieniądzach, no to jak to się kształtuje? Czy więcej z polski wpłat, czy więcej zełku? Da się to sprawdzić jakoś? Sprawdzić chyba się nie da, bo większość wpłat była podpisana jako anonimowy pomagacz. No na pewno lokalnie tutaj. Poszła bardzo duża pomoc, no ale myślę, że z Polski ludzie też się zaangażowali, bo dostawałyśmy maile wiadomości, była też transmisja na żywo, z fundacji się pomaga, więc to też wygenerowało duży wpływ również właśnie osób, nie tylko Zełku, ale i z Polski, więc chyba nie da się tego zliczyć. Nie da się, ale najważniejsze, że udało się zebrać potrzebne pieniądze. Szymon teraz pojedzie na tę operację. Na jakim etapie jesteście? Co teraz z Szymonem? Jak to będzie wyglądało? Czekamy na termin operacji w klinice. Tak obstawaliśmy, żeby to była wiosna, lato, ze względu na niepełnosprawność Szymona, żeby było nam łatwo dojechać. No i teraz fundacja i klinika wykonają między sobą tak, fundacja zrobi przelew na klinikę, jak pieniążki już wpłyną, termin będzie wyznaczony, to będziemy szykować się do operacji. Bo musimy powiedzieć, że te pieniądze, no tych pieniędzy pani, jako mama Szymona raczej nie zobaczy. To się rozlicza fundacja z kliniką. Tak, przez nas pieniądze żadne nie przechodzą, one po prostu gdzieś tam są, migrują między fundacją, a kliniką tak więc wszystko idzie bezpośrednio na konto fundacji. Mówiliśmy o tym, że ważna jest operacja, ale ważna również jest rehabilitacja i powrót do zdrowia Szymona. To również kosztuje i ta nadwyżka zebranych pieniędzy. No i cały czas pani walczy o to, żeby, żeby Szymon był sprawny. Tak, rehabilitację ma cały czas od momentu zatrzymania krążenia. Ta rehabilitacja będzie potrzebna, podejrzewam, no, do końca tak. Teraz jest wzmożona. Po operacji będzie musiała jeszcze bardziej się nasilić, żeby Szymon doszedł do siebie w miarę jak najszybszym czasie. No i potrzebne też nam są sprzęty do rehabilitacji. Szymon rośnie, wszystko wiadomo się zużywa, się kończy, tak więc dziękujemy bardzo również za tą nadwyżkę i wszystko się I Prosimy o więcej. Też musimy powiedzieć, można Szymonowi pomóc. Już może nie przez fundację się pomaga, ale można pomóc na przykład przez to, że rozliczając się z fiskusem, 1% naszego podatku możemy Szymonowi przekazać. Tak, zbieramy 1% podatku w Fundacji Core Infantis. cały czas. Jest to do znalezienia na naszej stronie, na blogu. Tak więc o 1%. A blog Serce ktoś... Szymka. Tak, tego szukacie. Szymka. Tak, prosimy bardzo o 1%, jeżeli ktoś się jeszcze nie rozliczył, to zapraszamy do pomocy. A propos odnośnie właśnie jeszcze tego 1% na naszej akcji 26 stycznia w ecek będzie pani z biurem rachunkowym swoim i będzie za przekazanie 1% będzie rozliczała pit Także jeżeli ktoś ma dokumenty już w domu, nierozliczone, zapraszamy do ecek 26. No to teraz o tej imprezie powiedzmy. 26 stycznia to będzie sobota, to będzie sobota. No i dosyć duża impreza w Ełckim Centrum Kultury, głównie dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci. Tak, no chciałyśmy się skupić z tego względu, że są to ferie, więc dedykowałyśmy, tak jakby, imprezę dzieciaczkom. Natomiast, no wiadomo, nie tylko, tak? Może nie, Natalia, tak? Przeczytaj tam, zaprezentuj, co, co tam będzie, a będzie no tego to masa. No to powiedzmy, co będzie. Tak, z części warsztatowej mamy wyplatanie z wikliny papierowej, warsztaty robienia kwiatów z krępliny, warsztaty plastyczne, malowanie figurek gipsowych, warsztaty profesjonalnego makijażu, warsztaty chustowania, robienia łapaczy snów, pierwszej pomocy, będzie pokaz kapuery i mini warsztaty. Tak więc jest tego sporo. No, oprócz tego, jeszcze oprócz takiej części typowo warsztatowej, no wiadomo, malowanie buziek, superbohaterowie, będą zabawy językowe. No i tutaj oczywiście, co się cieszyło zawsze dużym powodzeniem, słodki kącik. Słodki kącik, zapraszamy. czyli ja wiem, bo już panie się umawiały, która jakie ciasto przyniesie. Tak, tak. To może trochę takiej kuchni zdradzę, ale no, na pewno będzie dobrze, bo ja jak podsłuchiwałem, to aż mi się zachciało takiego ciasta. <laughs> Najbliższa sobota, Adyckie Centrum Kultury. Od 12 do 19 sala zebra i każdy może przyjść. Nie tylko dzieciaki. Oczywiście, jak najbardziej. O godzinie 17 mamy koncert. Criso, naszej tutaj lokalnej gwiazdy. O godzinie 18 również zagra znany zespół Centrum, także zapraszamy jak najbardziej też na tą część koncertową. No my działamy już od 12, także zapraszamy. Oprócz od, od tego to będą atrakcje nie tylko dla dzieci, ale również dla mam, to też powiedzmy, bo to warsztaty makijażu, to, to na specjalne życzenie kobiet? Tak, specjalnie mhm. dla kobiet, bo skoro dzieciaczki zajmą się sobą tam gdzieś w którymś kąciku... Mamusie będą miały czas wykorzystać go odpowiednio. I szczególnie polecamy warsztaty udzielania pierwszej pomocy, bo to jest niezwykle ważne rodzicom, żeby po prostu wiedzieli, a to warsztaty będzie prowadził profesjonalny ratownik. E, tak, nasza niezastąpiona Monia Kemicer. Na małym fantomie będą warsztaty przeprowadzane, także no, mamy nadzieję, że nikomu one się nie przydadzą w, w praktyce. Ale warto wiedzieć. warto wiedzieć. Tak, warto wiedzieć. Także zapraszamy od 12 do 19 i dzieciaki, i dorosłych, i mamy. I tat, tat, babcie tatów, idzie. babcie. I... No I właśnie, idziecie. chciałem ładnie po polsku powiedzieć, ale. Tatusiowie też są zaproszeni, o tak powiem. Tak. Zaproszeni, wszyscy są zaproszeni. Od 12 do 19, Jódzkie Centrum Kultury, yy, impreza Sercem Wspieraj Szymka, bo nie powiedzieliśmy, taki tytuł nadałyście. Yy, sercem yy. Wspieraj Serce. Sercem wspieraj serce. Tak, o, tak. no to się pomyliłem, ale wy mnie naprawiłyście. Także zapraszamy, najbliższa sobota od 12 do 19, Jódzkie Centrum Kultury. Zapraszamy i dziękuję za rozmowę. Mogę jeszcze tak? A, Właśnie. proszę, proszę. <grym> to, podziękowania, to Natalka może najpierw. Tak. To może tak, z grubsza, żeby... Mamy za dużo osób do wyszczególnienia, więc ogólnie chcielibyśmy podziękować rodzinie, przyjaciołom, znajomym, nieznajomym, każdemu, kto przyczynił się do pomocy Szymkowi. Każda pomoc była mile widziana, bardzo dziękujemy z całego serca. No, bez was nie byłoby szansy na życie Szymona. Tak więc ja dziękuję, dziękuję, dziękuję. A ja muszę, muszę to zrobić muszę podziękować mojemu własnemu osobiste, osobistemu mężowi, który bardzo mnie wspierał i był wodą na młyn. Również muszę podziękować koniecznie Elizie i Michałowi, naszym, naszej euckiej grupie Star Wars i właścicielce deser i kawka, która stwierdzam, że chyba po nocach nie spała, bo po prostu czasami pomysły od niej przychodziły o różnych dziwnych porach. Byli mega bardzo zaangażowani i za to im bardzo dziękujemy. I tobie przede wszystkim największe podziękowania, bo to <laughs> jesteś niezastąpiona w pomocy innym, tak więc dziękujemy bardzo. Na to bardzo. dziękujemy wszystkim, dziękujemy którzy się również. przełączyli. I zapraszamy na imprezę. Miała być impreza pomocowa, będzie w pewnym sensie trochę pomocowa, ale głównie to podziękowanie tak 26 Zapraszam. stycznia od 12 do 19 Judzkie Centrum Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.